Radio Tok FM, Eurokoncita Barbie, Baby Langstrom Extra. Sprawa też ważna. Zresztą Grupa Wyszehradzka po raz kolejny wyraziła negatywne stanowisko w sprawie systemu relokacji uchodźców, tak to się to nazywa pięknie, które zaproponowała Bruksela. Kiedyś do Warszawy przybyli bowiem szefowie spraw wewnętrznych Grupy właśnie Wyszehradzkiej. W drugiej części spotkania również uczestniczą delegacje z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji i Słowenii. Teraz krótki fragment konferencji prasowej, wystąpienie pana ministra Mariusza Błaszczaka. Posłuchajmy. To było kolejne spotkanie Grupy Wyszehradzkiej pod prezydencją polską. 12 lipca spotkaliśmy się w Warszawie, rozmawialiśmy na temat polityki migracyjnej, na temat kryzysu migracyjnego, jakiego doświadcza Europa, na temat naszych projektów, pomysłów dotyczących rozwiązania tego kryzysu. Dziś podsumowaliśmy ten czas, jaki upłynął, te kilka miesięcy naszej pracy. Ja zacząłem od wyrażenia słów uznania panu ministrowi, wicepremierowi rządu słowackiego, Robertowi Kaliniakowi. Słowacja ma prezydencję w Unii Europejskiej. Starania naszych przyjaciół ze Słowacji zmierzające ku temu, żeby wypracować kompromis w sprawie zażegnania kryzysu migracyjnego w Unii Europejskiej są nie do przecenienia. Tutaj też osobiste zaangażowanie pana premiera, pana ministra jest niezwykle istotne. Pracujemy, dążymy do tego, żeby nasze stanowisko, wspólne stanowisko zostało zaakceptowane przez naszych partnerów z Unii Europejskiej, a ono sprowadza się do sprzeciwu wobec systemu relokacji. Uważamy, że ten system jest po prostu nieefektywny. Dowodzą tego fakty. Otóż na 160 tysięcy osób, które miały być rozdzielone do państw Unii Europejskiej, także proszę Państwa, Unia Europejska, przemówienie. Tutaj było też ostatnio przemówienie Dudy. Ten system w naszej ocenie. Bardzo ciekawe rzeczy u nas są w naszym radiu. To KFM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra. Ten system rzeczy. Nasi święci świadkowie mówią, ten system rzeczy. Ten zły system rzeczy. Chodzi tutaj oczywiście o system szatański, o system diabelski, gdzie ludzie się biją, gdzie się ludzie kłócą, proszę Państwa. I tak jak ja od roku 1981 głoszę, jestem na misji, to widzę, jaka jest wrzawa na świecie, jak się ludzie biją, kłócą, a kareczka pogotowia na sygnale jeździ, proszę Państwa. Wyje karetka pogotowia i jest no po prostu strasznie. A co by to było, gdyby tej linii mysiej nie było? I na 11 listopada, jak z cegłówkami, z kamieniami, na policję, tutaj wyskoczyłam z kamerą w ogóle na Marszałkowską, to były kordony policji w maskach takich, proszę Państwa, przezroczystych, żeby ktoś jak kamieniem rzuca, to żeby w oko, w twarz, w głowę. Ja mówię, ale to niby dlaczego ci moherowi mieli wyrzucać kamieniami? No ale widzicie Państwo, no niestety tak jest. Tak jak kiedyś, że mieli głosować na Wałęsę, to szli z kościołów, no i ksiądz katolicki tam buntował, że tak powiem, bezwzględnym językiem posługując się, buntował, żeby na Wałęsę. No to tak samo i tutaj do rzucenia cegłówką, do rzucenia kamieniem, to dużo nie trzeba. Nic nie trzeba mówić. Dużo nie trzeba i długo nie trzeba zachęcać. To się jakby sami domyślają, prawda? Systemy same jakby tak funkcjonują, działają, że skąd się dowierze, ksiądz Rydzyk mówi, kto to robi? Kto to robi? No samo się to robi, no. Kopni tylko wiesz domek z kart i on leci, proszę Państwa. U nas też ta makieta, proszę Państwa, jest niczym domek z kart. I właściwie on, ten domek z kart, został umocniony, także on za bardzo teraz to już nie poleci. Ale jak ten Szydłowicz tutaj jeszcze tam z tyłu krapał, proszę Państwa, bo on troszeczkę tak parodiował tę krupkę, żeby ona też chrapała, dziecko śpiewa, proszę Państwa. Jestem mało, ja, no.
śpiewa, a Krupka chrapie. To tam z tyłu, jak stał ten Wiesław Przybyłowicz, to on chrapał, to niby ta Krupka chrapała. No to więc jako parodia tej Makary z Kawęczyńskiej 4, to dobra komedia, nie? Także proszę Państwa, ta zakonnica na Kawęczyńskiej 4, Państwo zobaczą, niby dobra kobieta, paczki wydaje na święta, ale w takiej kolejce po paczkę stać 3,5 godziny, czy 4 godziny, to przecież ludzie się tam biją, ludzie się tam kłócą i po prostu to jest skandal w ogóle, skandal. Także ja tu mówię o cegłówkach, o kamieniach w kierunku na policję. 11 listopada, no linia Mysia weszła, Bogu dzięki się to zmieniło, ale u tych moherowych, jak te czasy średniowieczne były, jak ta agresja i zgrzytanie zębami było, to to w dalszym ciągu jakby jest i to jakby nie chce ustąpić. Cały czas to jest. Ciemnota, ślepota, głupota, zacofanie, proszę Państwa, co to jest? My nie będziemy oceniać to, nie krytykuj, nie oceniaj, a mów od siebie. No mówimy od siebie, a nie chcemy nazywać tego jakimś debilizmem, nie chcemy tego, no czasem jesteśmy zezłoszone i używamy jakichś takich może niecenzuralnych, ale raczej staramy się, mamy na tyle psychologii w sobie, aby w tym naszym pomyśle naszego radia Tok FM, Eurokącika Barbie Baby Langstrom Extra, działać edukacyjnie, czyli żeby to było z korzyścią i dla jednej strony, i dla drugiej, bo widzę, że tu monachomachia się zaczyna, wojna. Tworzą się strony. Ksiądz wini pana, pan wini księdza, proszę Państwa. I teraz, a im prostym zewsząd nędza, kiedy chodząc snopki przewraca, a co tłustej kopy masa, wnet masz urzędnika z niego. Choć tobie nie trzeba tego. Natknieć wieszkę kopię w rogu, nie mnie to dasz synku Bogu. Potem wierzy po kolędzie, w każdym kącie dzwonić będzie i na ołtarzu pisze iluminare, a ty chłopku dare, dare. Czyli tak, proszę Państwa, były dwie strony. Tutaj o stronach zaczął mówić Grzegorz Braun, to znaczy, to jest ponagrywane w internecie. On dzisiaj nie zaczął mówić, bo to już może i około roku niektóre audycje mają. Także bardzo ciekawe rzeczy, że jednostronna inwigilacja narodu tutaj, żeby ludzie nic nie mieli do powiedzenia, a to, że ci zlikwidują kanał na Facebooku, a że ci zlikwidują kanał gdzieś tam na czymś tam, na czymś tam, to też bardzo nieładnie, ale taka jednostronna inwigilacja żydowska, to się ludziom nie podoba. To w związku z tym tutaj ten Grzegorz Braun bardzo dużo ciekawych rzeczy opowiada. Jeszcze jeden. Otóż, jak informujemy w wiadomościach, władze warszawskiego ratusza namawiają stołecznych nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli do sprzeciwu wobec reformy edukacji, która się rozpoczęła. Wiceprezydent Włodzimierz Paszyński w specjalnym liście zachęca też pedagogów do podzielenia się obawami z rodzicami uczniów. Nauczyciele od zastępcy Hanny Grokiewicz-Walc w załączniku dostają także spis krytycznych argumentów do rozmów z rodzicami. No to taka ciekawa podpowiedź. Oczywiście mówię tu na przekór. Naszym gościem jest pan poseł Piotr Uściński, ważny kiedyś starosta wołomiński. Obecnie jest też członkiem Komisji do Spraw Samorządów. Bardzo serdecznie witamy, panie pośle. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże. No właśnie, nie jest to dla pana nowość, że władze ratusza tego typu zakusy i krytyczne oceny mają, a prawda jest inna oczywiście. No prawda jest inna, natomiast warto podkreślić, że to niebywałe, że politycy Platformy tak instrumentalnie wykorzystują samorząd terytorialny do walki z rządem, bo przecież nie taka jest rola samorządu terytorialnego, to jest ewidentnie wykorzystanie, upartyjnienie samorządu totalne, jeśli nakłania się wiceprezydent Warszawy, pan Paszyński, rozumiem, że za zgodą pani prezydent, wysyła list do szkół, żeby szkoły przekonywały rodziców, że jest inaczej niż
niż myślą. Bo przecież rodzice w większości są za likwidacją gimnazjów, są za powrotem do 8-letniej szkoły podstawowej. I to we wszystkich badaniach wychodzi, nawet tych badaniach, które są gdzieś tam, pojawiają się w gazetach typu News. Nawet tam wynika z tych badań, że rodzice w większości są za likwidacją gimnazjów. A więc chcą, że tak powiem, za pomocą samorządu przekonywać rodziców do tego, że jest inaczej i dawać im jakieś argumenty do tego, żeby zmienili swoje myślenie. No, zupełnie nie tak powinien działać samorząd. Samorząd powinien słuchać mieszkańców, jeśli rodzice zgłaszają jakieś problemy, te problemy powinien zbierać i ewentualnie wtedy je przedstawiać wyżej rządowi, a nie odwrotnie. No to jest tak, i poza tym też, co oznacza taka lista tych argumentów, prawda? Czyli co, ci rodzice, prawda, nie umieją myśleć, nie umieją odróżniać rzeczywistości. Zresztą, jakie jest Pana doświadczenie, bo to chciałbym zapytać, kiedyś Pan był starostą, Pan też zna te realia, że gimnazja, no szczególnie w Polsce takiej powiatowej, prawda, przynoszą jednak, jeśli nawet chodzi o ekonomię, straty i nie są dobrym do końca rozwiązaniem, co było doświadczeniem tych ostatnich lat. Ja jako starosta i myślę, że samorządowcy ogólnie powinni tak działać. Ja słuchałem tego, co mówią mieszkańcy, co mówią rodzice, co mówią nauczyciele i dyrektorzy szkół. I gdy byłem starostą w 2012 roku, doszedłem do wniosku, że faktycznie gimnazja nie są, to ta reforma wprowadzająca gimnazja była błędem i trzeba to do tego po tych latach się przyznać, że to był błąd. Ze względów dydaktycznych i wychowawczych nie sprawdziła się ta gimnazja. Nauczyciele szkół średnich podkreślali, przynajmniej w moim powiecie, ale myślę, że w całej Polsce, że młodzież, która jest przygotowana po gimnazjum do liceum, niestety, ale jest słabiej przygotowana niż kiedyś była po 8-letniej podstawówce. A oni mają o rok mniej czasu, żeby przygotować tą młodzież do matury. Wobec tego no, podstawową sprawą jest to, żeby system edukacji był wydolny, żeby służył dzieciom, służył wychowaniu i edukacji młodzieży. I dlatego jest to bardzo ważna reforma. Ale ze względów finansowych, ze względów ekonomiki takiej oświaty, no to likwidacja gimnazjów przyniesie też swoistą korzyść taką organizacyjną i ekonomiczną. Jeżeli rozpatrujemy samorządy gminne, w których funkcjonują szkoły podstawowe, 6-letnie gimnazja, gdzieś powiedzmy w gminach wiejskich rozproszone te szkółki podstawowe 6-letnie, często brakuje tam uczniów. Faktycznie mamy przecież niż demograficzny i tego przez rok czasu nie udało się jeszcze zmienić, chociaż mam nadzieję, że zmienimy, chociaż wyprawiałem 500+, ale wracając, gdy mamy mniej dzieci cały czas w szkołach przez ten niż demograficzny, to te szkółki wiejskie małe borykają się z problemem w ogóle dalszej egzystencji, dalszego funkcjonowania. Wobec czego, gdy wójt będzie mógł dwa roczniki więcej w takiej szkole uczniów uczyć, to będzie po prostu to tańsze niż utrzymywanie odrębnych gimnazjów, odrębnych podstawówek. W szkołach średnich, za to takich podlegających pod samorządy powiatowe, no tutaj ja byłem starostą i doskonale to wiem, jak z jakimi problemami borykają się szkoły średnie. Również ten niż demograficzny bardzo daje się wyznaki. W szkołach średnich po prostu uczniów brakuje, a nauczyciele mają coraz mniej pracy, więc jeden rocznik więcej w liceach również poprawi ekonomikę nauczania w liceach. I to, że w tej chwili pojawią się jakieś koszty, no troszeczkę kosztów będzie związanych z jakimś dostosowaniem sal, no bo trzeba pewnie czasami kupić większe krzesełka do której szkoły, a czasami mniejsze. Może dostosować jakąś pracownię biologiczną czy fizyczną, ale te koszty są nieporównywalnie mniejsze niż zyski ekonomiczne, jakie będą płynęły w długiej perspektywie z tego, że będziemy mieli zmieniony ten system. Ministerstwo Edukacji też przygotowało na przyszły rok budżet tak, aby samorządy miały z czego pokryć ewentualne zwiększone koszty. Są przygotowane pieniądze na te zmiany, na przykład przebudowę jakichś pracowni w szkołach. Mimo, że będziemy mieli w przyszłym roku mniejszą liczbę dzieci w szkołach i w kolejnych latach będzie mniejsza liczba dzieci w szkołach, chociażby z tego względu, że 6-latków mniej pójdzie do szkół, to faktycznie
zmniejszyć, ale my na przyszły rok nie zmniejszamy subwencji. Subwencja zostaje na tym poziomie powiększonym, tak jakby te sześciolatki poszły do szkoły. Czyli samorządy dostaną zwiększoną subwencję w stosunku do tego, co faktycznie wynikało z tej pomniejszonej liczby uczniów. Więc samorządy na tym ekonomicznie nie stracą i gimnazja w to, co się dzieje w Warszawie, ten list ratusza do dyrektorów szkół naprawdę nie jest niczym innym, jak tylko politycznym wykorzystaniem samorządu. No, a część na przykład, powiedzmy, nauczycieli, pewna część mówi, że mają pewne obawy, że czyli polityczne wykorzystanie samorządu, czyli widzicie państwo, gra. I cały czas tak było, cały czas tak jest. Jak człowiek był dzieckiem, to się tym nie interesował. Ja przyznam się szczerze, że ja też się ogłosiłam od roku 1981 Ewangelii jako ta misjonarka pokoju, to mnie żadna polityka nie interesowało, żadne nic, żadne żydostwo, tak jak to tutaj ten Janek Witek opowiadał, ale teraz póki co to mogę się zainteresować. A we wszystkim jestem najlepszy. Także proszę. Wiemy, ile w tym jest problemów w całej Polsce. No ale tutaj Platforma wprowadza na przykład sześciolatki do szkoły. Policzmy 6 lat, gdyby tak było, rozpoczęcie szkoły, potem 6 lat szkoła podstawowa, to jest 12-latek. No wiadomo, że w miastach jest inaczej. Wyobraźmy sobie dziecko 12-letnie, które już właśnie gdzieś w odległych miejscowościach musi przyjść do gimnazjum, przygotować się. No ja sobie doskonale to mogę wyobrazić, mam córkę, która ma 13 lat, więc no wiem, jak rodzice, jak wiele troski wymaga opieka nad dziećmi, jak trudno byłoby zdecydować się na to, żeby dziecko 12-letnie gdzieś tam chodziło od wsi do wsi, do szkoły i tak naprawdę jest dosyć niebezpiecznie, chociażby te podróże, mimo że już coraz więcej chodników jest i tak dalej, no to wtedy no jest mnóstwo samochodów przy drogach, a pomiędzy miejscowościami w terenach wiejskich idzie się przy drodze. Nie chodzi mi teraz tak ubolewać, teraz prawda mówić, że to wszystko, co było, to było totalnie złe, ale żeby te rzeczy też ocenić, sprawdzić, to potrzeba, żeby to zaskoczyło, prawda? Przynajmniej 2 lata no muszą być, żeby ten rocznik jeden, prawda, tutaj doszedł i przynajmniej dwa, maksymalnie. No tak, ta reforma będzie bardzo spokojnie przeprowadzona, bez żadnych nerwów. Aż do 2019 roku będą jeszcze funkcjonowały gimnazja, bo będą spokojnie wygaszane. W międzyczasie teraz przygotowujemy, już praktycznie są ukończone takie programy nauczania, nowe podstawy programowe. Będą jeszcze konsultowane, tak żeby nie popełnić jakiegoś błędu. I spokojnie od nowego roku reforma wchodzi w życie. Będzie czas na wydrukowanie ewentualnych podręczników nowych do 7 czy 8 klasy. Będą samorządy miały wystarczająco czasu, aby podjąć uchwały, co robią, jak sobie na swoim terenie zorganizują system edukacji. I naprawdę rodzice są z tego zadowoleni, że wracamy do systemu ośmioklasowej podstawówki. Myślę, że to jest po prostu dobre dla uczniów. My się przede wszystkim powinniśmy kierować tym, jak rodzice chcą wychowywać swoje dzieci. To im gwarantuje konstytucja, że mają do tego prawo. Nowy temat, którego nie chcę zaczynać, ale też konkretny, mądry kanon lektor. Ale to już jest inna rzecz, bo na razie jest jak, prawda, guma do rzucia, że może naciągać, co każdy chce, to może sobie włożyć, wybrać, a żeby był tutaj szkielet. Wiele w poprzedniej kadencji zostało, czy za rządów Platformy i PSL-u przez 8 lat, wiele zostało zmian wprowadzonych, których nie rozumiemy jako rodzice, jako politycy, dlaczego wycofano się z pewnych lektur szkolnych, które chociażby nakłaniają dzieci do takiego myślenia patriotycznego, uczą miłości do ojczyzny. Czemu takie lektury wycofano z systemu szkolnego? Naprawdę trudno zrozumieć. Oczywiście zachęcamy ratusz. Będziemy do tego wracać. A ratusz zachęcamy, niech się zajmie Warszawą, sprawami bezpieczeństwa, czystości miasta. Niech się ratusz warszawski zajmie sprawami samorządu i realizuje te zadania, które do niego należą. Natomiast wywoływanie negatywnych nastrojów społecznych przez samorząd
jest totalnym niezrozumieniem, na czym polega samorząd. Samorząd powinien ewentualnie w drugą stronę, jeśli społeczeństwo domaga się pewnych rzeczy, on powinien takie rzeczy samorząd od rodziców zbierać, ewentualnie przekazywać wyżej. A oni robią dokładnie odwrotnie. Oni chcą właśnie nauczycielom i rodzicom przekazać argumenty przeciwko rządowi i buntować społeczeństwo przeciwko państwu. No to nie jest rola samorządu i pomylenie jest to kompetencje zupełne. A mówił to były samorządowiec, obecnie poseł Piotr Uściński z Komisji do Spraw Samorządów Polskiego Parlamentu. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję, Bóg za płacz. Pozdrawiamy, szczęść Boże. Pozdrawiam, szczęść Boże. I to już wszystkie tematy tej części audycji Aktualności Dnia. Bardzo serdecznie dziękujemy gościom, a za chwilę już serwis informacyjny. Ojciec Święty Franciszek upoważnił księży do dalszego rozgrzeszania osób, które popełniły grzech aborcji. Ojciec Święty poinformował o tym w ogłoszonym dziś liście apostolskim z okazji zakończenia roku świętego miłosierdzia. Władzę rozgrzeszania tych osób papież udzielił kapłanom na czas ograniczony w roku miłosierdzia, który zakończył się wczoraj. W liście Misericordia et Misera Ojciec Święty napisał, że aborcja to ciężki grzech, jednak jak wyjaśnia, nie ma żadnego grzechu, którego nie mogłoby objąć i zniszczyć Boże miłosierdzie, gdy znajduje serce skruszone, które prosi o pojednanie się z Ojcem. Ksiądz profesor doktor habilitowany Marian Machinek ze Zgromadzenia Misjonarzy Świętej Rodziny podkreśla, że ludzie często bali się podejść do spowiedzi z grzechem tak zwanej aborcji. Teraz, jak mówi, być może się to zmieni. Także, proszę Państwa, aborcja, czyli co? Morderstwo. I teraz człowiek tak, jak to po narkotykach troszeczkę chce to jakoś zagłuszyć swoje sumienie, że to niby nie morderstwo, a to jest morderstwo. A jak było z Hitlerem? Też, że nordycka rasa wyższa też chciał zagłuszyć swoje sumienie, że to on z czystym sumieniem będzie mordował, będzie no, miał wpływ na tych, którzy mordują, a przecież wojna druga światowa to nie był żart. Ojciec Święty Franciszek apeluje też do kapłanów, aby stali się przewodnikami, wsparciem i pociechą, towarzysząc wiernym na drodze specjalnego pojednania. Czyli czasy monachomachii, proszę Państwa, czasy średniowiecza, linia mysia, proszę bardzo, no ale jak to się mówi, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Lepiej, żeby oni poszli na mszę, prawda, tak biegną tutaj po ulicach miasta stołecznego Warszawy, po pasach biegną, to niech spieszą się na mszę, niech biegną się, żeby się tam wymodlić. Na Żydówce koronawirusa nie spadnie, jak wejdzie do kościoła, jak się pomodli do Pana Boga,
jako Pana, prawda? Jako Pana, bo niech nie ma Jahwe. Żydzi też wyrzucili Jahwe. Niech się modli do kogokolwiek, do jakiegoś Pana. No zobaczymy, co to dalej będzie, proszę Państwa. Ja tu wzywam tego Staśka, a Stasiek powiedział, że on jest chory, leży chory, Stasiek. W Sejmie rozpoczęła się procedura wyboru nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego, który zastąpi obecnego prezesa Andrzeja Rzeplińskiego. Wnioskiem dotyczącym kandydata na to stanowisko zajmie się teraz Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W uzasadnieniu kandydatury Michała Warcińskiego wskazano m.in. na jego wykształcenie oraz bogate doświadczenie zawodowe. Przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Stanisław Piotrowicz, szef Komisji Sprawiedliwości. Pan profesor doktor habilitowany Michał Warciński jest przede wszystkim osobą o wyróżniającej wiedzy prawniczej. Jest profesorem Uniwersytetu Warszawskiego. Na tyle, na ile zdołałem pana profesora poznać, jest rzeczywiście osobą o wysokiej etyce, o morale. Jestem głęboko przekonany, że przyczyni się do kształtowania w Trybunale Konstytucyjnym ducha apolityczności, bezstronności i rzetelności w orzekaniu. 19 grudnia kończy się kadencja obecnego prezesa Trybunału Konstytucyjnego Andrzeja Rzeplińskiego. Nadal nie wiadomo, co dalej z gazociągiem Nord Stream 2. Kontrowersyjnej inwestycji sprzeciwiają się m.in. Polska i kraje Grupy Wyszehradzkiej. Wciąż brakuje jasnego stanowiska Unii Europejskiej w tej sprawie. Dziś w jednym z wywiadów szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Witold Waszczykowski wskazał, że gazociąg Nord Stream 2 nie powstanie. Rosjanie przestaną go potrzebować. Wyjaśnił, że to konsekwencja ostatnich decyzji Komisji Europejskiej. Zdecydowała ona, że Gazprom będzie mógł zwiększyć przepustowość gazociągu opal do 80%. Rosjanie zwiększą przepływ gazu przez Nord Stream 1, który nie jest w pełni wykorzystany, a to im wystarczy, ocenia szef polskiej dyplomacji. Umowy na budowę Nord Stream 2 są już podpisane, mówi z kolei poseł Marek Suski z Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. Mimo to, jak dodaje, budowa stoi pod znakiem zapytania. Rosjanie bardzo chcą oczywiście budować ten drugi gazociąg, ale z punktu widzenia gospodarczego prawdę powiedziawszy wątpliwą wartość, tym bardziej, że jest planowana budowa rurociągu do Norwegii. W tym momencie Rosjanie mieli trudno, żeby sprzedać ten gaz, a inwestycja jest ogromna, kosztuje miliardy dolarów, więc pewnie oni sami się zastanawiają, czy to ma sens. Ale jak na razie są podpisane umowy, ale jeszcze nie ma realizacji. Także to stoi wciąż jednak pod znakiem zapytania, a nasze działania zmierzające do dywersyfikacji dostaw gazu również w Europie są dość intensywne. Gazociąg Opal to lądowa odnoga pierwszego Nord Streamu biegnąca przez Niemcy wzdłuż naszej zachodniej granicy. Pod koniec października Komisja Europejska ogłosiła decyzję określającą warunki większego wykorzystania przez Gazprom przepustowości lądowej gazociągu Opal. Pierwszy przypadek groźnego wirusa ptasiej grypy H5N8 stwierdzono w Danii u gęsi hodowlanych, poinformowała duńska służba weterynaryjna i kontroli żywności. Ten sam wirus wykryto wcześniej w kilku innych miejscach kraju u dzikiego ptactwa. H5N8 stwierdzono u gęsi należących do amatorskiej hodowli na północnym wschodzie kraju. Przez weekend zmarło 10 z 30 ptaków wchodzących w skład hodowli. Wiceszef duńskiej służby weterynaryjnej wyraził obawę, że obecność groźnego wirusa poważnie zaszkodzi duńskiemu eksportowi mięsa drobiowego. Wysoce zaraźliwy wirus H5N8 rozprzestrzenia się także w Niemczech. W połowie listopada wykryto go u padłego drobiu na fermach w landach Schleswig-Holsztyn oraz Mecklenburgia Pomorze Przednie, który graniczy z Polską. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. Dziś w parafii
pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Wadowicach odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16:30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17:30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam, a także program słowno-muzyczny pod tytułem Święty Jan Paweł II, patron rodziny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 imienia Jana Pawła II w Wadowicach. O godzinie 18:20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Jan Szkodoń, biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej. O godzinie 21:30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat rodzina środowiskiem życia i dozgonnej miłości. Gośćmi rozmów będą ksiądz prałat Tadeusz Kasperek, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Wadowicach, ksiądz Artur Czepiel, wikariusz parafii pod wezwaniem świętego Piotra Apostoła w Wadowicach, pani Bożena Litwa, doradca życia rodzinnego przy Wydziale Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie i pani Barbara Polaszek-Pindel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wadowicach. Mieszkańców Wadowic, a także całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. Przy mikrofonie Radia Maryja Ojciec Benedykt. Program realizuje pani Joanna, a Państwa zapraszam do wspólnej modlitwy z liturgii godzin modlitwa popołudniowa. Informacja o numerach stron. Hymn w hołdzie pokornej modlitwy z 2 tygodnia, tom 4, strona 505. Psalmodia z poniedziałku 2 tygodnia, strona 656. Czytanie, werset i modlitwa również z poniedziałku 2 tygodnia, strona 660. W wydaniu skróconym psalmodię znajdziemy na stronie 857. Nie zbliżył się do europejskiego. Stale funkcjonują. Stały się to z obiektywnych powodów. Potężne pieniądze musieliśmy przeznaczyć na odbudowę armii. Mamy armię, jak zaznaczy to przeproszony po kolejnym kroku do zbliżenia z Europą. Kogo witamy na naszej antenie? Modlił się będzie Feliks. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Hołdzie pokornej modlitwy pochylmy czoła przed Panem, myślą i śpiewem wyznajmy, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Serca bez skazy niech sławią godziny tej tajemnicy. Piotr objawił świątyni przez cudę imię Jezusa. Duchem i wolą przylgnijmy do apostołów nauki. Oni to mocą Chrystusa bezpieczną wiodą nas drogą. Ojcu Jego, Synowi, z najświętszym duchem miłości, chwała, podzięka i hołdy, jak będą teraz i zawsze. Amen. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je wiernie. Panie, niech zstąpi na mnie Twoja łaska, Twoje zbawienie według Twej obietnicy. Wtedy będę mógł odpowiedzieć tym, którzy mnie znieważają, ponieważ polegam na Twoich słowach. Nie odbieraj moim ustom słowa prawdy, bo ufam Twoim wyrokom. A prawda tego zawsze szczer będę po wieki wieków. I będę kroczyć szeroką drogą, bo szukam Twoich przykazań. O Twoich rozkazach chcę mówić wobec królów, nie będę się tego wstydził. I będę się weselić z Twoich przykazań, które umiłowałem. Moje ręce znoszę ku Twym wyrokom, które miłuję i rozważam Twoje ustawy. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu. I jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Błogosławieni, którzy słuchają Słowa Bożego
i zachowują je wiernie. Moim pokarmem jest pełnić wolę Bożą. Z nadzieją czekałem na Pana, On się pochylił nade mną i wysłuchał mego wołania. Wydobył mnie z domu zagłady, od tego grzeza wilka. Stopy moje postawił na skalę i umocnił moje kroki. Włożył mi w usta pieśń nową, śpiew dla naszego Boga. Wielu to ujrzy i przejmie ich trwoga i zaufają Panu. Szczęśliwy człowiek, który nadzieję pokłada w Panu, a nie naśladuje pysznych i skłonnych do kłamstwa. Panie Boże mój, wiele uczyniłeś cudów i w Twoich zamiarach wobec nas nikt Ci nie dorówna. A gdybym chciał je głosić i opowiadać, byłby cieńszy niż można to wyrazić. Nie chciałeś ofiary krwawej ani spodu w ziemi, lecz otwarłeś mi uszy. Nie żądałeś całopalenia i ofiary za grzechy. Wtedy powiedziałam, oto przychodzę, w zwoju księgi jest o mnie napisane. Radością jest dla mnie pełnić Twoją wolę, mój Boże, a Twoje prawo mieszka w moim sercu. Także proszę Państwa, w poniedziałek wypada mówić o monachomachii, ksiądz wini Pana, Pan księdza, a im prostym zewsząd nędza. Jeszcze trochę, to wezmę całą tę książkę i będziemy czytać, proszę Państwa. Krótka rozprawa pomiędzy Panem, wójtem i plebanem. No życie jest życiem, samo życie. Ale w poniedziałek jest troszeczkę inaczej, bo w poniedziałek są niezadowolenia, kłótnie, awantury, że coś w Anglii, proszę Państwa, to mówią a day to remember, czyli dzień do zapamiętania, czyli when something goes wrong, gdzie wszystko idzie źle. Czyli tak, talerze wypadną kucharce w kuchni, ta Ewka Laskowska nasza jako symboliczna wiocha na płocie, bo ta nasza krówka to też jest ta makara z Kawęczyńskiej 4, no ale i w nią to się wcielić może też Ewka Laskowska, która mówi, no ta makara to musiała przecież w kuchni nieraz talerze zmywać i sprzątać i podłogę wycierać i to wszystko robić dla dobra ludzi, społeczeństwa ludzkiego. Także talerze lecą, pali się, psuje się, wszystko coś idzie nie tak. A day to remember in England, so in English language there is such a thing. Jestem ubogi i nędzny. To są pozostałości, proszę Państwa, ze średniowiecza, gdy na świecie zbożny pobyt, a po żywocie rajski przebyt. To więc im więcej człowiek wycierpiał tutaj na jawie, to potem bardziej miał lepiej, raj, święte życie takie. No wiecie Państwo, sobie ubzdurali. Podczas gdy tam tego życia drugiego żadnego nie miało być, Bóg powiedział, że dopiero wtedy, kiedy zjecie ten owoc, to umrzecie. A oni wcale nie mieli umierać, przecież chyba śmieszne byłoby, że Bóg stworzyłby ludzi do śmierci. Człowiek miał żyć wiecznie, ale miał naturę śmiertelną w jakimś sensie, że gdy był posłuszny Bogu, to żył. Żyłby. A gdyby zgrzeszył, to by umarł. No to jest właśnie ta natura śmiertelna, że potem miałoby go wcale nie być. I dokładnie, jak to dokładnie tutaj możemy powiedzieć? Mot, hebrajskie słowo. Umrzesz, prawda? Padło dwa razy. I to biblijni tłumacze są niegłupi i oni tłumaczą to tak. Niechybnie umrzesz, na pewno umrzesz, no i tak dalej, z pewnością umrzesz, czyli Bóg powiedział te słowa z wielką konsekwencją, że jak nie będziecie posłuszni temu jednemu nakazowi, to umrzecie. I oni, Adam i Ewa, bo mówimy tu o Adamie i Ewie, a my jesteśmy potomkami Adama i Ewy. Nawet Biblia mówi, że Jezus Chrystus jest drugim Adamem, proszę Państwa. Także nie ma tak łatwo. Radio Tok FM, Eurokuncita, Barbie, Baby, Langstrom, Ekstra, Tok FM.
3903 zł wydała w tym roku polska rodzina na potrzeby dzieci związane z rozpoczęciem roku szkolnego w przeliczeniu na jedno dziecko w wieku szkolnym. Wydatki te wyniosły średnio prawie 600 roku szkolnego, jak to już jest choinka, a niedługo jest drugiej, proszę Państwa. Nasze dzieci u świadków Jehowy wcale nie mają żadnej choinki i nie mają żadnych prezentów. A jeszcze, proszę Państwa, mało tego, nasze dzieci na żadne prezenty nie czekają. I Państwo zobaczą, ile to pracy musieli włożyć rodzice, żeby dzieci przekonać co do tej prawdy, a dzieci, żeby mogły być posłuszne i tę naukę przyjąć dobrowolnie, bo przecież kolega, koleżanka w szkole opowiada o prezentach, jakie co kto dostaje, jak to działa psychologicznie, prawda, że człowiek wtedy nie liczy się z prawdą, tylko liczy się z pobudkami, z emocjami. Emocje tutaj ogromną rolę odgrywają, no bo jak koleżanka ma to, czy kolega pali papierosy, to ja też muszę mieć te papierosy, prawda? A u świadków Jehowy jest inaczej, no zresztą u świadków Jehowy papierosów nikt nie pali i zapalenie papierosów u świadków Jehowy się wyklucza ze społeczności. Potem, żeby ktoś przyszedł, wrócił do społeczności, to musi o to prosić. No bo to skoro było z jego winy, proszę Państwa, z jego woli, to musi ten człowiek prosić. Aktor został laureatem honorowej nagrody europejskich nagród filmowych za wkład w światową kinematografię. Będzie można go na pewno zobaczyć na czerwonym dywanie przed rozpoczęciem ceremonii w Narodowym Forum Muzyki. Faworytem do europejskiej nagrody filmowej jest film Toni Erdmann. To był hit tegorocznego festiwalu w Cannes. Genialny film, świetne poczucie humoru, świetne role aktorskie. Oczywiście tutaj widać, że Żydzi to gadają głupoty, ich interesują, zajmują się głupotami, jak to mówiła u nas papieżyca, głupotami się zajmują. A co w Kana, a co ze Kwalicie, tego nie znacie, a co tu, a co tam, a... Mazolewski wrócił z nowym projektem, w którym łączy pokolenia i śmiało miesza muzyczne gatunki. Tym razem do współpracy zaprosił m.in. Johna Portera, Wojtka Waglewskiego, Natalię Przybysz i Misię Furtak. Tak powstał chaos pełen idei. Więcej o projekcie dziś o 17.40 w Kulturze Domowej. Wojtek Mazolewski będzie gościem. Radio Conchita, to KFM Euro Conchita, Barbie Baby Langstrom. Do końca dnia słonecznie w całej Polsce, nigdzie nie powinno padać, ale możliwy jest silny wiatr, zwłaszcza na południu. Na Lubelszczyźnie dzisiaj 10 stopni, na Pomorzu 11, na Mazowszu w centrum kraju i w Wielkopolsce 12, na Górnym i Dolnym Śląsku i Podkarpaciu 14, a w Małopolsce 15 stopni. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w archiwum na stronie tokfm.pl oraz w aplikacji mobilnej TOK FM. tokfm.pl/pobierz. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Popołudnie radia TOK FM. Agnieszka Lichnerowicz, a w studiu jest już profesor Krzysztof Kozłowski ze Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o szczycie APEC, a więc Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku. Szczycie, który odbył się w Limie, a więc w Peru. A APEC jeszcze dla porządku przypomnę Państwu, że to jest no takie, nazwałabym to, pozwoliłabym sobie nazwać to forum konsultacyjnym. Zgadza się. Nie jest to Unia Europejska, bynajmniej, tylko bardziej jakby sformalizowana platforma dialogu między 21 organizmami państwowymi, które jednak, i przyznam, że dawno tych liczb nie widziałam, mnie zaskoczyły, reprezentują 57% światowego PKB i 49% globalnej wymiany handlowej, a więc pół świata tam było. Ponad pół świata. Jeszcze dla porządku. Australia, Brunei, Kanada, Chile, Japonia, Malezja, Meksyk, Nowa Zelandia, Peru, Singapur, Stany Zjednoczone i Wietnam. I co z tego szczytu wyniknęło?
Z tego szczytu wynikło, że cień Donalda Trumpa kładzie się szeroko nad Azją i Pacyfikiem. Przede wszystkim uczestnicy nie wiedzą, mówiąc bardzo kolokwialnie, ale myślę, że to bardzo dobrze oddaje nastroje, nie wiedzą do końca, na czym stoją. Do tej pory APEC był postrzegany jako, zgadza się, forum konsultacyjne, nazwijmy to, mające na celu poszerzanie współzależności w regionie, tworzenie... Między Ameryką Południową a Azją. Tak. I Północną Ameryką. Ameryką Północną, Ameryką Południową i krajami Azji i Pacyfiku, tego wschodniego, wschodniej Azji i Pacyfiku. Leży na podłodze. Do tej pory... Harapie. Problem polega na tym, że do tej pory no Stany Zjednoczone były jednym z największych urzędowników pogłębiania współpracy przede wszystkim w wymiarach, no wymiarze handlowym, w wymiarze gospodarczym. W tej chwili w kontekście wypowiedzi przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych wygląda na to, że dużo może ulec zmianie. Bardzo negatywne oceny te partnerstwa transpacyficznego. Pewne uwagi, jakie zgłosił Donald Trump pod adresem nafty, czyli porozumienia z Meksykiem i z Kanadą. Radio już samo to wystarczy, gdy nadaje nasze radio. Już samo to wystarczy, żeby państwa, raczej przedstawiciele państw APEC w Limie, no czuli się co najmniej zaniepokojeni, bo nie wiedzą do końca, czego się spodziewać. Ale ty nie masz ciągu. Tak się porobiło w związku z tym, że teraz to przywódcy państw azjatyckich wzywają do liberalizacji międzynarodowego handlu, znoszenia barier. Także proszę państwa. Bojąc się, że właśnie za Donalda Trumpa Amerykanie postawią na mury. Może troszeczkę, ja bym to może rozłożę troszeczkę inaczej ciężar wypowiedzi. Donald ludzie jak padną w nauk, to ich to tak boli, że oni muszą zapalić papierosa, bo ja nie wiem, no ja nie mam tego uczucia i nie mogę tu nic powiedzieć, ale wiem, że to strasznie boli. Tak naprawdę istotą polityki w tym regionie jest... No widocznie boli, no co ja mogę powiedzieć, nauk. Nikotynowy albo nauk ten narkotykowy. I Chiny z drugiej strony. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że u nas nasze radio to kafene w rachuncika Barbie Baby Langstrom Extra jest bardzo praktyczne. No i buziaki. I proszę jeść. I z drugiej strony. Gdy nadaje nasze radio to kafene w rachuncika Barbie Baby Langstrom Extra. Chiński wzrost. Tak przynajmniej możemy spojrzeć z perspektywy ostatniej dekady. Donald Trump w ramach swojej kampanii podważył obydwa te elementy. Chociażby zwróćmy uwagę, że zapowiadał wycofanie się z Korei, chociażby zwróćmy uwagę, że zapowiadał, że jeżeli ktoś nie będzie współdziałał w ramach gwarancji bezpieczeństwa ze Stanami Zjednoczonymi, no to po co Stany Zjednoczone mają na to płacić? Oczywiście kampania znosi, używa zupełnie innego języka, natomiast wywołuje to poważne obawy w państwach, które są zależne w jakimś sensie od gwarancji bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych. Jeżeli dodamy do tego sytuacji, do tego równania fakt, że Stany Zjednoczone prawdopodobnie znowu kolokwialnie utrącą partnerstwo transpacyficzne, które same promowały do tej pory, no to lokalni przywódcy nie wiedzą do końca, czego się spodziewać. Nie wiedzą, jakie wpływy mają równoważyć, jakie są, jak zmieniły się zasady gry, w środku której się znajdują. O, rozumiem, że Japonia, czy Malezja, czy Singapur, Wietnam mogą się tym niepokoić, no ale Chiny powinny się z tego cieszyć, ponieważ jednak w pewnym wymiarze to partnerstwo transpacyficzne, czyli taki odpowiednik azjatycki TTIP, o którym w Europie dyskutujemy, to transpacyficzne porozumienie, oprócz tego, że miało właśnie pobudzić wymianę handlową, to tak naprawdę było wymierzone w Chiny. Rozumiem Ciebie, ale... Ponieważ Chińska Republika Ludowa nie znajdowała się w szeregu państw ze skład TPP, planowanego TPP, zgadza się. I zgadza się, że standardy, które proponowały Stany Zjednoczone w ramach partnerstwa transpacyficznego, zmuszałyby Chiny do przystosowania się do otoczenia gospodarczego, jako zmuszałyby do podążenia za kimś, za czyimś przykładem, a nie tworzenia standardów samodzielnie. Więc Trump to jest dobra wiadomość dla Chin, mówiąc wprost. Nie do końca, bo wzrost niepewności zawsze powoduje to, co ekonomiści nazywają wzrostem kosztów transakcyjnych. W momencie, kiedy nie wiemy, co musimy zrobić, nie znamy sytuacji, musimy się przygotować na wiele wariantów. Im więcej wariantów musimy opracować, tym bardziej jest to nas kosztowne. Masz przykład.
mamy jasność sytuacji, możemy obstawić jednego konia. No, tutaj problem się pojawia także dla Chin, które też nie do końca muszą się orientować, w którą, co się stanie, jak się ten polityk, który w kampanii był dość odważny, czasami w sformułowaniach zachowa. To jest jedno. No ale oczywiście, jeżeli spojrzymy chociażby na perspektywę rozwoju partnerstwa z Chinami w ramach RCEP, chociażby. Powiedz, rozwiniemy skrót, czy to jest regionalne, tłumacząc na polski, regionalne, szerokie partnerstwo gospodarcze. To jest chińska wersja TPP. Też wykluczająca początkowo Stany Zjednoczone, ale tutaj już Chińczycy zapowiedzieli, że jeżeli chcecie, możecie przystąpić. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że rzeczywiście kampania Trumpa odbija się nieco negatywnie, a nawet nie nieco, odbija się negatywnie na ocenie pozycji Stanów Zjednoczonych w regionie Azji Wschodniej. Osłabia pozycję Stanów Zjednoczonych na chwilę obecną. Chodzi o koordynację tych działań, chodzi o przeznaczenie gracza, który był stałym oparciem naszych państw w regionie dla integracji gospodarczej, dla gwarancji bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone w dużym stopniu stały się znakiem zapytania. I to jest, rozumiem, o tyle niepokojące, że jak się czyta analizy, gdzie może wybuchnąć wojna na świecie, to właśnie tam na Morzu Południowochińskim. Na Morzu Południowochińskie to jest jedno z miejsc, jedno z potencjalnych zarzewi konfliktu. Gdzie Amerykanie, rozumiem, jednak pełnili rolę stabilizującą. Boję się tego powiedzieć, bo nie wiem, jak bardzo to jest jednostronne. To nie jest bardzo na wyrost. To nie jest stwierdzenie bardzo na wyrost. Rzeczywiście, jeżeli chodzi o potencjał militarny, to tam tylko Stany Zjednoczone tak naprawdę gwarantują równowagę w regionie. Jeżeli chodzi o to, że w tym regionie jest także Tajwan, który opiera się tak naprawdę na amerykańskich gwarancjach bezpieczeństwa. Jeżeli weźmy uwagę, że na Morzu Wschodnio-Chińskim między Japonią a Chinami też narastają konflikty. Japonia mimo wszystko cały czas opiera się na współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No to te znaki zapytania się zaczynają tutaj niebezpiecznie mnożyć. Problem polega na tym, jest trochę problem z Szekspirowski, moglibyśmy powiedzieć. Jak w Ryszardzie III książę Gloucester do momentu, kiedy walczył o władzę, radio pozwala sobie na dużą obietnicę. Kiedy jednak stał się Ryszardem III, w tym momencie zaczęto go z tych obietnic rozliczać. W tej chwili Donald Trump troszeczkę stoi przed tym samym wyborem. W kampanii można było powiedzieć dużo. I to samo zresztą Obama powtarzał w Limie. Co innego kampania, co innego sprawowanie władzy. Dajcie Trumpowi szansę. Nie skreślajcie go z programu. Tylko właśnie problem polega na tym, że mój to polityk, który promował coś absolutnie odmiennego od treści promowanych przez przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. A w tym roku Szekspira nie pamiętają. Potem będzie głodny. Teraz muszą sobie przypomnieć, a pewnie warto, ale na koniec. Myśli pan, że TPP, czyli to porozumienie transpacyficzne między Stanami a państwami Azji, wśród których nie było Chin, że TPP jest już martwe? Wielu ekspertów tak twierdzi. Wynika to... Wietnam też tak twierdzi. Wietnam też tak twierdzi. Problemów było z TPP, było już dużo na, jeszcze za wtedy, kiedy Obama miał pełne przełożenie na administrację. W tej chwili wygląda na to, że Donald Trump wskazał je na porażkę. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że partnerstwo transpacyficzne weszłoby w życie pod warunkiem podpisania go przez państwa reprezentujące 85% PKB ogółu organizacji, nie wejście w skład TPP Stanów Zjednoczonych oznacza przekreślenie tej inicjatywy. To na pewno. Problem polega na innej koncepcji polityki międzynarodowej. Jeżeli mówimy o koncepcji opartej na współzależnościach, no to ta koncepcja w wykonaniu Stanów Zjednoczonych prawdopodobnie w regionie Azji Wschodniej się skończyła. A teraz transakcja. Teraz, jeżeli postrzegamy to w kategoriach zero-jedynkowych, no to pytanie brzmi, czy w takich rozgrywkach Stany Zjednoczone są w stanie realnie zrównoważyć już rosnące możliwości regionalne chińskiego publiki ludowej. No i zdecydowanie, zdecydowanie Pekin wyszedł na prowadzenie przed Waszyngtonem w ocenach wpływów w tym regionie. To dziś Pekin wzywa do inicjatyw ekologicznych, wzywa do liberalizacji handlu, wszystko. Jeżeli spojrzymy na potencjalny skład Rady Bezpieczeństwa, jeżeli by jeszcze wybory we Francji wygrała pani Marie Le Pen, no to myślę, że wiele scenariuszy, które kiedyś wydawało się bardzo mało prawdopodobne, dzisiaj stają się coraz bardziej możliwe. Przestańmy na tym. Profesor Krzysztof Kozłowski ze Szkoły Głównej Handlowej Państwa gościem. Bardzo ja dziękuję i tyle, co z
Pawłem Kierzniewskim dla Państwa dziś przygotowaliśmy audycję realizacji. Adam Szura, informacje, a po nich jeszcze jest Skorczy, zaprasza Adrian Brzozowski. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl / audycje. No a spróbuj specjalnego kubełka dla jednej osoby. Besto w KFC za jedyne 9,95. Dwa hot wingsy, nóżka kurczaka. O Irlandii prawie 4,5%, a Rumunia mniej więcej na tym samym poziomie. My w trzecim kwartale tego roku 2,5% PKB. Więc nie wystarczy z pewnością zwalić winę na czynniki zewnętrzne, na lukę pomiędzy minionym, a rozpoczynającym się dopiero okresem programowania unijnego. Mówię o inwestycjach finansowanych z Brukseli. Nie wystarczy nawet argument mówiący o tym, że pewne nieprzychylne czynniki dążą do tego, by poziom inwestycji w Polsce, ich dynamika spadała. No, trzeba spojrzeć tak po męsku przede wszystkim na swoje własne działania i umieć dostrzec w nich nie tylko blaski, których jest po tym ostatnim roku rządów Prawa i Sprawiedliwości bardzo wiele, ale też i cienie. Wyciągnąć z tego wnioski i po prostu czasem uderzyć się w pierś. Powodów do tego nie ma zbyt wielu, ale kilka jest. O tym może za chwilę. Następnie wprowadzić pewne korekty i działać dalej. Korekta powinna generalnie zmierzać do utrzymania równowagi, tak makroekonomicznej, jak i finansach publicznych. Ten pierwszy rok, jak mówiła, może w odwrotnej kolejności teraz, pani premier, był rokiem polityki społecznej, a więc raczej skupiał się rząd na stronie wydatkowej budżetu państwa i finansów publicznych niż na stronie dochodowej. I jeśli na tej drugiej, to raczej w kontekście zacieśniania fiskalnego. I bardzo słusznie. Ale do tego, żeby polskie finanse publiczne uzdrowić, nie wystarczy ściągać bardziej skutecznie podatki. Trzeba też niestety doprowadzić do szybszego wzrostu gospodarczego i wtedy z większej ilości